Dzień dobry. Na początku była premiera. Po premierze pokazało się to. Gówno się rozlało. I wszyscy zwrócili uwagę na cenę i nikt nie spojrzał na Tula z perspektywy Tula. Dlatego zapraszam Was na pierwszy z dwóch filmów o nowej serii Ledermana, serii Free. Słuchajcie, chodzi oczywiście o to. To jest nowy Lederman z serii Free. To jest model Freepa 4, który oczywiście dostaliśmy do testów od firmy Militaria.pl, za co bardzo dziękujemy. Rzeczywiście po premierze nowego Tula pojawiło się bardzo wiele głosów dotyczących jego ceny. Przede wszystkim mówimy tutaj o tym i o tym. Troszkę w tym wszystkim ludzie zapomnieli o tym. Rzeczywiście pojawiło się bardzo wiele dyskusji dotyczących tego, dlaczego Lederman ma inną politykę cenową w Stanach, dlaczego cena na Europę jest tak bardzo zawyżona. No i oczywiście wpłynęło to na samą ocenę Tula. To znaczy wszyscy zaczęli patrzeć na tego Tula przez pryzmat ceny i porównania go z innymi Tulami od Ledermana, jak gdyby w kontekście ceny. Więc my stwierdziliśmy, że nie będziemy dyskutowali z ceną. Znaczy, podam Wam na końcu filmu dwa sposoby, jak obniżyć tą cenę. Natomiast jak gdyby z samą ceną i polityką Ledermana nie mamy zamiaru dyskutować, bo to i tak nic nie zmieni. Ja pisałem do Ledermana w tej sprawie. Oczywiście no, jako mały żuczek z Polski, gdzieś tam z wioski pod Warszawą, to ja jestem dla Ledermana o nie wiem, czy ostrość wręcz złapie, taki malutki o. Więc jak gdyby w dupie to, czy Polaczkowi się podoba, czy nie podoba cena, więc jak gdyby w ogóle nie zamierzam na ten temat dyskutować. Natomiast postaram Wam się zademonstrować to narzędzie z perspektywy samego Tula, z perspektywy zmiany konstrukcyjnej. Powiem Wam o moich pierwszych wrażeniach, dlatego że mam tego Tula od 3 dni, tak? I oczywiście już zdążyłem go troszeczkę poużywać, ale nie jestem w stanie Wam wydać opinii. Na to musicie poczekać pewnie ze 3-4 tygodnie. Tula używam dosyć intensywnie na co dzień, więc jak gdyby nie mam problemu z tym, żeby go przetestować. Nie będę szukał środowiska, gdzie go będę testował. Po prostu będę go używał na co dzień, tak jak używam mojego Charge'a TTI. Natomiast nie jestem w stanie jak gdyby ferować wyroku na temat poprawności nowej konstrukcji, tego czy jest to rewolucja, ewolucja Tula, czy te narzędzia, które zostały zaimplementowane w tym Tulu, to jest dobre rozwiązanie czy złe, dlatego że jeszcze nie wiem, tak? Są pewne rzeczy, które już przyuważyłem, są pewne rzeczy, których mi brakuje, o czym zaraz Wam powiem przy pierwszych wrażeniach, natomiast jak gdyby nie spodziewajcie się, że jakieś wyroki zapadną. Natomiast chciałbym, żebyście tego Tula poznali, tak? Żebyście spojrzeli na niego przez pryzmat samego narzędzia, a nie przez pryzmat ceny tego narzędzia, dlatego że myślę, że warto.
po prostu się zapoznać z tym, co Lederman zrobił. Więc zaczynajmy. Dobra, słuchajcie, zacznijmy od budowy zewnętrznej Tula. No, oczywiście wszyscy, którzy się interesują, już zdążyli się z tą nową koncepcją zapoznać. Tak. Znaczy, słuchajcie, nie wymagajcie jakiejś... No Bóg wie czego, tak? Nadal jest to multitool, nadal są to kombinerki z dodatkowymi narzędziami. Lederman pisze, tam jest 21 narzędzi, ja w te wyliczenia narzędzi Ledermana to tak podchodzę do tego z pewnym dystansem. Bo, wiecie, to już mówiłem kiedyś, że to jest podawanie pewnej długości z kręgosłupem razem, więc... Natomiast nowa obudowa, troszeczkę zmieniony design. Czy coś Wam przypomina? Mnie osobiście, zarówno z punktu widzenia funkcjonalnego, jak i z punktu widzenia koncepcyjnego, przypomina to troszeczkę Swistula. Swistula z tego powodu, że jak gdyby sama budowa stała się smuklejsza, zyskała taką bardziej prostą linię, jeżeli chodzi o jakby całego Tula. Ja tu mam oczywiście mam tutaj Churcha również do porównania. Czy jakaś wielka różnica w szerokości jest pomiędzy P4 a Churchem? Nie. Wbrew pozorom nie, pomimo tego, że on wygląda dużo smuklej, różnicy w szerokości nie ma, to dlatego, że jest po prostu dłuższy. I teraz z tą długością jest związana pewna zaleta, ale też pewna wada, o której powiem Wam zaraz. Tak, tu macie długość obu, mam nadzieję, że w miarę równo łapie, więc widzicie, że P4 jest delikatnie dłuższa. Natomiast szerokościowo nie ma wielkiej różnicy. Jeżeli chodzi o grubość, ja mam wersję TTI, więc ona jest ciutkę grubsza od standardowej wersji. O, czekajcie, jest ostrość. Natomiast tutaj w tej grubości też jakichś tutaj wielkich różnic nie ma. Różnice pojawiają się oczywiście w samej konstrukcji Tula. Zaczniemy sobie od mocowania kombinerek i od mechanizmu blokady, to znaczy o tyle, o ile w starych Tulach ta blokada była na zasadzie mechanicznej, to znaczy w tym miejscu, tu i tu, były wyfrezowane kanały i po tych kanałach, o, widzicie, no, mój jest brudny oczywiście, ale on jest bardzo mocno używany, więc musicie mi to wybaczyć. Te wyfrezowane kanały służyły, no, w środku były takie blaszki, które sobie w te kanały wchodziły. Tutaj tych kanałów nie mamy, dzięki czemu Tool zyskał taką dodatkową funkcjonalność takiego pobijaka. To jest płaszczyzna, którą można rzeczywiście w coś uderzyć. Jest to podstawa kombinerek, więc jest to kawał naprawdę stali, którą można w coś uderzyć. Jednocześnie te dwa dzyndzle, które tu wystają, z prawej, z lewej i na dole tak samo, to jest nowy mechanizm blokowania Tula w pozycji otwartej. Znaczy jest to jedna z części mechanizmu, tylko że nowy mechanizm blokady składa się z, jak gdyby, z dwóch elementów, o czym zaraz Wam powiem. Zasadnicza różnica oczywiście jest pierwsza tu i tu, a druga tu. To jest nowy system blokady, nazywa się to Internal Lock System, w skrócie ILS, nie mylić z systemem naprowadzania samolotów. I ten nowy system blokady jak gdyby został wprowadzony dla wszystkich narzędzi w Tulu, poza kombinerkami oczywiście, które tutaj mają swoją blokadę. I to jest drobna zmiana w stosunku do poprzednich blokad, bo czekajcie, ja tu mam też
Ja tu mam też serża dla porównania. One mają oczywiście tą samą blokadę, ona jest w miejscu, gdzie się ją naciska, ona jest delikatnie inna, natomiast jest to ta sama blokada i ta blokada w poprzednich narzędziach służy tylko i wyłącznie do narzędzi, które znajdują się wewnątrz tula. My w tym momencie w nowym modelu Free wewnątrz tula nie mamy żadnych narzędzi, co jest moim zdaniem dużym plusem i takim krokiem rzeczywiście troszeczkę upodabniającym Leathermana do Victorinoxa, do Swiss Tula, natomiast dużo wygodniejszym w użytkowaniu. Nowa blokada, tak jak powiedziałem, służy do wszystkich narzędzi. We wszystkich narzędziach, ostrość proszę, o, we wszystkich narzędziach tutaj mamy taki ząbek, który nam w tą blokadę bezpośrednio zapada. A, wiem dlaczego. Mam szeroki kąt ostrości ustawiony dzisiaj i dlatego tak jest. Nam w tą blokadę zapada. I według Leathermana jest to narzędzie, które w całości można obsłużyć jedną ręką. To taka nowa zasada i nowe podejście. Zaczniemy sobie od narzędzi zewnętrznych. No dobra. Ostrze gładkie. W modelu P4 macie dwa ostrza, w modelu P2 macie jedno ostrze i ono jest częściowo ząbkowane. W modelu P4 są dwa ostrza odrębne, jedno jest ząbkowane, drugie jest gładkie. Troszeczkę zmienił się kształt głowni, jak widzicie. Przede wszystkim głownia ma szlif wklęsły. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest plus, czy minus i czy w ogóle ma jakieś znaczenie przy tej wielkości głowni, ale jest to zmiana, tak? I oczywiście zmiana samego profilu głowni, żeby uzyskać dłuższą, płaską krawędź tnącą tak naprawdę, a to jest efekt... Sorry, zgubiłem ostrość. Efekt działania Leathermana, jeżeli chodzi o przekonstruowanie. Ostrze gładkie. Po drugiej stronie aż tak już śmierdzę, żeby mnie muchy oblatywały. No, dobra. Po drugiej stronie, słuchajcie, mamy ostrze ząbkowane. Ostrze ząbkowane, którego konstrukcja również została zmieniona. To znaczy na końcu ostrza ząbkowanego mamy... Potrzebuję ostrość. O. Mamy ten kawałeczek tutaj. To jest również... ostre zakończenie, trochę takie podobne do Tanto, coś w rodzaju takiego dłutka, czegoś w tym stylu. Oczywiście również bardzo wygodne jest to otwieranie jedną ręką. Ja jak gdyby byłem niezbyt przekonany do tego, ponieważ wiem, że są fachowcy, którzy otwierają noże palcem serdecznym, środkowym, tym, którym się pokazuje znak pokoju, jak gdyby. Natomiast rzeczywiście nie ma problemu. Ja nie jestem wprawny w otwieraniu tym palcem, więc natomiast nie ma problemu z tym, żeby to ostrze sobie otworzyć, prawda, jedną ręką obsłużyć. Czyli mamy dwa ostrza, mamy piłę. Piła standardowa Leathermana, jeżeli sobie weźmiecie to do ręki w sklepie na przykład i zaczniecie macać, będzie Wam się wydawało, że w pile są dłuższe zęby w porównaniu do pił z modeli dotychczasowych, natomiast jest to złudzenie. Sprawdziłem, te zęby są równe, te zęby są identyczne, a złudzenie, które powstaje z tego powodu, że po prostu sama piła jest grubsza. I ona jest wyraźnie grubsza i z tego powodu te zęby wydają się delikatnie dłuższe. Po prostu kąt szlifu jest inny i to powoduje to złudzenie. Do piły sobie zaraz wrócimy, jeszcze w ogóle do wszystkich narzędzi sobie zaraz wrócimy, bo konsekwencja zmiany konstrukcji niesie też pewne konsekwencje, jeżeli chodzi o te narzędzia zewnętrzne. Oczywiście nożyczki. Jeszcze nie jestem pewien, co ja o nich sądzę, dlatego że te nożyczki, model jest wielkości czerdża. I w czerdżu nożyczki mi bardzo odpowiadają, bo one są mocne, ale jednocześnie
są dość precyzyjne. Te nożyczki w nowym Free są bardziej podobne do nożyczek Serge'a, a tymi nożyczkami Serge'a można by było przeciąć gąsienicę w czołgu, więc jeszcze nie wiem, czy to jest spoko, czy to nie jest spoko, więc zobaczę, poużywam, bo tak naprawdę to trzeba zobaczyć na paznokciach, czy to się sprawdza, czy to się nie sprawdza. Są potężniejsze, tak, te nożyczki od nożyczek w Cherge'u. Natomiast sam mechanizm, jeżeli chodzi o sprężynę, jest znany i to... Sam mechanizm, jeżeli chodzi o sprężynę, jest znany i to jest ten sam mechanizm, co w poprzednich tulach. Uważam, że to jest lepszy mechanizm niż w wszelkich narzędziach Victorinoxa. I to są te główne narzędzia, jak gdyby otwierane z zewnątrz, za pomocą kciuka lub tutaj palca. O! Natomiast mamy pozostałe narzędzia, które również otwieramy sobie jedną ręką. O! Narzędzia, które również blokują się za pomocą tej nowej blokady. Ja Wam postaram się pokazać, nie wiem, czy on mi zbliży na tyle, żebyście mogli zobaczyć. O, zobaczcie, ta blokada to nie jest tylko taki listek, który sobie tu wystaje, tylko widzicie, tam jest taki ząb. O, teraz będzie widać. Tam jest taki ząb dość potężny, który te narzędzia blokuje, więc z jednej strony pozwala łatwo tym narzędziom po tej płaszczyźnie, tej blokady się przemieszczać, a jednocześnie tutaj, ja jedno narzędzie tylko otworzę, żeby było widać, tak, o, ten, ta blokada i zapada głęboko i tam naprawdę kawał tej blokady jest, więc nie ma jakichś obaw, że te narzędzia gdzieś tam nam się złożą, rozjadą czy cokolwiek. Tak jak na przykład w przypadku noża czy wszelkiego rodzaju ostrzy w poprzednich tulach. Tu mieliśmy linersa i ten liner lock, on, powiedzmy sobie szczerze, dla mnie to on jakiś tam super pewny nie był. Na przykład tutaj w moim Cherge'u zapada tak bardzo głęboko, że naprawdę... jakoś nie przepadałem za tym linersem. Tu uważam tą blokadę, ta blokada jest lepsza. Oczywiście narzędzia, które macie dostępne, można sobie otworzyć. Coś na zasadzie frontowego flipera. Czekajcie, o. Czyli po prostu łapiemy palcem, pyk, podważamy sobie narzędzia, możemy sobie oczywiście, jeżeli sobie podważymy te narzędzia, możemy sobie te narzędzia, o, jednym palcem rozłożyć, wybrać narzędzie, które chcemy. Jak widzicie, narzędzi, których tutaj mamy, mamy tak. Pilnik, z którego wiele osób się wyśmiewa i ja też trochę z niego darłem łacha, szczerze mówiąc, na początku, dlatego że ten pilnik jest strasznie krótki. Natomiast jak weźmiecie sobie do ręki ten pilnik, to się okazuje, że agresja tego pilnika i tego do metalu, czekajcie, niech on mi tu złapie ostrość, o, i tego do metalu, ale z drugiej strony macie pilnik do drewna. One oczywiście mają różne frezowania. Nie wiem, czy to tak, żeby słońce Wam... O! One mają różne frezowania i agresja tego pilnika jest niebywała. To znaczy, w żadnym z poprzednich Leathermanów nie miałem pilnika o tak dużej agresywności. Oczywiście, niestety, no, długość tego pilnika to raczej rozmiar azjatycki, więc wielkich rzeczy tutaj nim nie zdziałacie. Natomiast to nie jest tak, że on jest zupełnie nieprzydatny. Nieprzydatne jest jedno z narzędzi, które tutaj jest, ale kolejne. Krótki pilniczek zakończony czymś w rodzaju takiego średniego śrubokręta płaskiego. Z tej strony nie jest to narzędzie ostre, więc spokojnie można tego używać jako śrubokręta. Następne narzędzie to jest szerszy śrubokręt płaski z miarką. No naprawdę, słuchajcie, trzeba mieć wiele samozaparcia, żeby tym śrubokrętem czy tym narzędziem cokolwiek zmierzyć. Uważam, że to akurat jest wyjątkowo bezsensowne i z mojego punktu widzenia nałożenie miarki na tą płaszczyznę po otwarciu, tak jak jest w Cherge'u na przykład, to jest dużo lepszy pomysł niż nakładanie tej miarki, no, na śrubokręt. Ten śrubokręt posiada też coś w rodzaju zdzieraka do izolacji i ten zdzierak do izolacji został poprawiony ciutkę, dlatego że on jest naostrzony. Tak jak w wielu narzędziach on po prostu jest tylko takim wcięciem, to tu jest naostrzony i
I rzeczywiście może mieć jakiś sens. Co prawda ja nie umiem tego używać, ale postaram się nauczyć, żeby Wam pokazać, czy to narzędzie rzeczywiście działa. No i płaski śrubokręt, który standardowo troszkę większego rozmiaru. Następne narzędzie, słuchajcie, to jest rozwiertak, który, szczerze mówiąc, bardziej sobie chwalę w narzędziach Victorinoxa. Dlatego, że jest lepiej wykonany po prostu. Natomiast tutaj to rzeczywiście, no ta krawędź tutaj, ona jest naostrzona i ona jest taka, może posłużyć rozwiercaniu. Ja też postaram się to w jakiś tam sposób wykorzystać, zobaczyć, czy to funkcjonuje. Natomiast no mam co do tego pewne wątpliwości. Końcówka tego, czekajcie, ostrość poproszę. O, końcówka tegoż narzędzia to jest mikrośrubokręt płaski, nazwany przez Edermana, i tu mam trochę ból dupy o ten śrubokręt, bo nazywanie go mikro jak gdyby świadczy o tym, że Lederman nie wie, co to mikro, dlatego że jest on za duży na przykład do tego, żeby przykręcić śrubkę w okularach. I troszkę mnie to boli, dlatego że nie ma tutaj w tym narzędziu żadnego uchwyta do bitów. Do czego przejdziemy sobie zaraz. Natomiast jest na tyle ostry ten czubek, że można by było spróbować z niego skorzystać jako z takiego maleńkiego dłutka na przykład, czy skrobaka do czegoś. Spoko, sprawdzimy. Oczywiście narzędzie w tym momencie dość mało przydatne, dlatego że ludzkość wpadła na pomysł zawleczki do puszek. I wszystkie puszki, które ostatnio mi się trafiają. Naprawdę rzadko mi się gdzieś trafia puszka, którą trzeba otworzyć, ale jest to otwieracz do puszek. I spoko, że jest. Jak gdyby nie wadzi, jeżeli chodzi o narzędzia. Zamykamy. Druga strona. Z drugiej strony mamy tylko dwa narzędzia. I tu chyba najbardziej mnie boli zmiana konstrukcyjna, dlatego że bardzo przyzwyczaiłem się do tego, że w moich narzędziach Ledermana jest uchwyt do bitów. Mam dwa komplety tych bitów w różnych miejscach. Naprawdę z nich korzystałem i to korzystałem z torksów, korzystałem z różnych tych śrubokrętów, dlatego że zdarzało mi się na przykład demontować deskę w samochodzie swoim multitoolem, bo go miałem pod ręką. I brakuje mi tego uchwytu. Te narzędzia oczywiście w nowym Ledermanie, ja je otworzę w pełni, one są bardzo, bardzo grube. Jeżeli sobie je porównacie z uchwytem do bitów, który jest w Czerdżu, tak, o, to one są grubsze, zdecydowanie grubsze od tego uchwytu do bitów. Może podobne i tej. Ale szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o rozwiązania, wolałbym zamiast tych dwóch śrubokrętów mieć jeden uchwyt do bitów. Oczywiście wielkość i grubość tych poszczególnych narzędzi przez Ledermana jest wykorzystywana jako dodatkowa funkcja. Oni to nazywają mikrołomem. No, okej, można tym otworzyć puszkę na przykład z farbą. Natomiast myślę, że pilnikiem i tym mniejszym śrubokrętem też można by było otworzyć puszkę z farbą, a jednocześnie można by było troszeczkę zmienić profil otwieracza do konserw i z niego zrobić, tak jak otwieracz do konserw chyba właśnie w Victorinoxie ma funkcję śrubokręta na końcu. Można by było troszkę to przeprofilować i z niego zrobić taki mikrołomik. Nie trzeba by było wtedy twierdzić, że śrubokręt płaski jest mikrołomem, tak? No i śrubokręt Philipsa oczywiście z otwieraczem do kapsli, to też w moim przypadku nie jest zbyt często używane. Poproszę ostrość. O, dziękuję. Nie jest zbyt często używane, ale znam ludzi, którzy używają tego bardzo często, także spoko. Narzędzia zewnętrzne w komplecie. Nic nadzwyczajnego z jednej strony, z drugiej strony rzeczywiście możliwość ich otwarcia jedną ręką, bo żebyśmy mieli jasność, tak? To nie jest tak, że modelu Church, tak, nie można otworzyć jedną ręką. Oczywiście, że można, no to przecież jak gdyby i złożyć też go można jedną ręką. Ja nie widzę w tym jakichś nadzwyczajnych umiejętności, żeby go rozłożyć i złożyć jedną ręką. Natomiast
to powiedzmy niewygodne. No i już zdecydowanie niewygodne, pomimo że w czerwcu na przykład tutaj są takie podpaznokie i zatrzaski, zdecydowanie niewygodne jest wyjmowanie narzędzi, bo trzeba rozłożyć tula, żeby wyjąć narzędzia, tak, po czym, żeby z nich porządnie skorzystać, trzeba tego tula złożyć. I jak gdyby z tego powodu zmianę konstrukcyjną tą i nowy system otwierania uważam za po prostu dużo lepszy, bo uważam, że jest wygodniejszy i rzeczywiście dużo, dużo, dużo łatwiej można te narzędzia sobie jedną ręką obsługiwać. Zarówno z jednej oczywiście, tak, jak i z drugiej strony. Jak i z drugiej strony. No, wyłaź. O, można sobie je obsługiwać, tak? I jeszcze jedna zmiana konstrukcyjna, tego nie rozumiem, dlatego że na stronie Ledermana, jak się przyjrzycie, P4, przynajmniej sprawdzałem ze dwa dni temu, miał klips do spodni. Nasze w Polsce razem ze zdjęciami mają pętelkę, czy uchwycić do linki zabezpieczającej. Znam ludzi, którzy używają takiej linki. Pozdrawiam serdecznie przygotowanego, czy gotowego na jutro. Dlatego, że Konrad używa takiej linki, bo utopił już jednego tula kiedyś po prostu używając go na łodzi, więc wiem, że używa teraz linki zabezpieczającej i to łóżko jest spoko, natomiast ortodoksi starego tula, starych się przyzwyczaiłem, już go chciałem złożyć na zewnątrz, ten śrubokręt. Ortodoksi starego tula wiedzą, że w wszystkich tulach Ledermana była ukryta funkcja, super, hiper tajna. O, tutaj wysuwanego łóżka na linkę. I to było oczywiście zarówno w... Muszę sobie pomóc. Wybaczcie. O, o. I to było oczywiście w, zarówno w Serdżu, jak i w Czerdżu te wysuwane, nie wiem jak w innych modelach, to możecie napisać w komentarzu, ale w tych dwóch, które ja posiadam w obu to wysuwane łóżko było, pomimo że w Czerdżu macie i w Serdżu i w Czerdżu macie ten klips dokładany i razem z klipsem jak się kupowało, to było też właśnie takie łóżko wkładane tutaj z tej strony na linkę po to, żeby można było łatwo go z tej linki wypiąć, to znaczy nie trzeba było linki odpinać, tylko blokadę zwalnialiśmy i wyjmowaliśmy po prostu całe kółko zarówno z jednego, jak i z drugiego modelu. O, tutaj mamy na stałe przykręcony uchwyt, nie widziałem jeszcze, byłem na stronie Ledermana, szukałem, czy można zamiast tego dokupić sobie klips i przykręcić tutaj klips, który moim zdaniem byłby wygodniejszy, szczególnie jak się używa tula otwartego, bo często gęsto jest tak, że oczywiście ja często wkładam, jak jest to rozłożony tul, prawda, czyli mamy go w pozycji otwartej, to ja często po prostu wkładam go za kieszeń spodni w ten sposób. O, natomiast czasami też zahaczam o klips, no i po to ten klips noszę tak naprawdę. Nie widziałem jeszcze w tym, nie widziałem jeszcze na stronie, żeby ten klips można było dokupić jako akcesorium. Okej. Otwieramy tula. Oczywiście tul ma nową blokadę. Znaczy, kurde, blokadę. No to... Tul ma dwa magnesy, które go trzymają w pozycji jak gdyby zamkniętej. To znaczy on nie lata, tak? W żaden sposób nie lata. To jest to, co na przykład w... Znaczy mój akurat Serge to chodzi bardzo ciężko, bo on jest dość rzadko używany, bo jest po prostu dla mnie na moją rękę za duży, więc chodzi dość mocno ciężko i powiem wam szczerze, że Serdża to by mi było chyba jedną ręką dość ciężko, chociaż nie, no idzie otworzyć, a złożyć też by szło, no pewnie by szło, no dobra, trochę siły trzeba włożyć, ale idzie go otworzyć i złożyć jedną ręką. Jeżeli chodzi o mojego Czerdża, to oczywiście on już jest więcej używany i tutaj on sobie o lata, jak tylko o próbujemy, tutaj tego problemu nie mamy, on się nie ten, oczywiście energiczny ruch go otworzy, tak,
Natomiast przy tym ruchu takim on się nie otwiera. Energiczny ruch go otworzy. Tą blokadę można przełamać, oczywiście wkładając po prostu palec pomiędzy dwie okładziny. O, zrobić ruch. I teraz chyba ta największa innowacja, którą wprowadził Lederman, czyli jak sobie, o, tu jak sobie się przyjrzycie, jak go, czekajcie, potrzebuję ostrość tak, żeby on widział tylko, o, jak się przyjrzycie w tym miejscu, to wpadają te części kombinarek, o, w te gniazda, pyk, pyk. I macie go zablokowanego. Jest to efekt, postaram się Wam teraz to bliżej pokazać, jest to efekt tego, że tak naprawdę, jak się przyjrzycie, czekajcie, o, to rękojeść w osadzie kombinarek przesuwa się delikatnie w prawo-lewo i tu jest utrzymywana przez taki zatrzask z tworzywa sztucznego. Lederman się chwali, że to nam przetestował to i to się tam nie zużywa i tak dalej, ale jednocześnie jak gdyby, jeżeli się przyjrzycie, to ta rękojeść, o, gdzie ona się odgina na zewnątrz i dopiero pyk i wpada. Jeszcze raz Wam postaram się, żeby to przy lepszej ostrości było zrobione. O, zobaczcie, ona się odgina na zewnątrz, widzicie? O, i wpada. Nowy sposób ma pewne wady. To znaczy, po pierwsze, na złożonym tulu, jak go przełamiecie, o, to on sobie trochę chodzi. On tu ma luz. Wiadomo, no on ma, zasada jest taka, że on tu ma luźno latać, więc jak gdyby to powoduje tu luz i nie ma się co tym przejmować. Tak ma być. Tak? Te kombinerki mają sobie w środku latać i to tak ma być, dlatego że w pozycji rozłożonej on już, znaczy oczywiście ma ten luz, tylko że ten luz już jest niwelowany poprzez te tutaj zatrzaski i poprzez właśnie to tą konstrukcję, która w środku sprężynuje tymi, tymi okładzinami. I w tym miejscu on już ten luz ma mniejszy, natomiast jeżeli chodzi o jak gdyby jego ściskanie, to tu jest zmiana zdecydowana. Dlatego, że jeżeli sobie weźmiecie na przykład czercza i go zaczniecie ściskać, to zobaczycie, że on ulega. Ja postaram się złapać tak, żebyście widzieli o tą przerwę tutaj, a nie moją dłoń. To on tu ulega, o, widzicie? Dość mocno się te okładziny wyginają. Tutaj natomiast, proszę o ostrość, tutaj natomiast pomimo tego, że oczywiście okładziny się doginają troszkę i czuć tą pracę, że ona jest wykonywana, to ona nie jest w takim stopniu, w takim stopniu się nie dzieje, dlatego że same kombinerki, ta blokada, która blokuje kombinerki, ona jest przesunięta zdecydowanie tutaj niżej, czyli jak gdyby dalej jest wyprowadzona to miejsce, gdzie przykładamy siłę do kombinerek, tak? I spoko. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Nie sprawdzałem rozwarcia kombinerek, czy są takie same. No jak widzicie w czerdżu rozwarcie kombinerek jest większe. Pomimo, że kombinerki no są ciutkę dłuższe, no więc jak gdyby to może powodować, no ale no, no nie tyle. Jeżeli chodzi o serża, rozwarcie kombinerek jest dość podobne, pomimo że kombinerki są dużo większe. Więc spoko, tu nie straciliśmy. Słuchajcie, ze względu na długość materiału postanowiłem, że ten materiał jeszcze podzielę na dwie części, dlatego że wyjdzie trochę tasiemiec, więc druga część pojawi się jutro.